Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tutoriali Izuni. Dziś jest ostatni poniedziałek października, więc robimy kartkę halloweenową. No i proszę Państwa, nie wiem jak to się stało, ale udało mi się przygotować wszystko do tej kartki, więc mam nadzieję, że nie będę musiała wstawać od tego biurka nawet na pół sekundy, i że w związku z tym pójdzie nam to łatwo i przyjemnie. Mam nawet zrobiony prototyp kartki. To jest kartka tak zwane schodki. Kartka, która jest wykorzystywana, znaczy baza, która jest wykorzystywana bardzo często w przeróżnych pracach. Najczęściej tych schodków w pracach spotyka się dwa, czyli te tutaj pierwsze, a my mamy aż cztery. Więc raz, dwa, trzy, cztery. Więc tych schodków troszkę mamy. Będzie to, jak powiedziałam, kartka halloweenowa. Prototyp sobie tutaj postawię przed sobą. I co nam będzie dzisiaj do tej kartki potrzebne? Przypuszczam, że przyda się pianka 3D. No i w związku z tym nożyczki, znaczy taśma dystansowa. No i w związku z tym jakieś nożyczki do tej taśmy, żeby tym tonikiem nie ciąć, czyli co to jest? To mi, no wiecie co mi chodzi, nie? Tim Holtz po prostu, a nie Tomi, tylko Tim. Mam przygotowaną akrylowy, akrylowy bloczek. Mam stemple i wykrojnik od Kasi Gruszy. To kupiłam kiedyś tam bardzo dawno temu i stąd wykorzystam sobie napis upiorne pozdrowienia albo halloweenowe pozdrowienia. Halloweenowe, nie wiedziałam, że tutaj są. Halloweenowe pozdrowienia sobie wykorzystamy. Wykorzystamy stemple zamiast maski. Chciałam wykorzystać w tej wiecie, tą maskę i po prostu zrobić tutaj takie tło pajęczynowe, ale o ile tu to tło wyszłoby sprawnie i nic by się nie stało, o tyle tu to byłoby dosyć trudne do pomalowania. Ja nie lubię, jak mi ta maska tak wiecie, kończy się prostokątem. Gdyby to była kartka taka prostokątna po prostu, albo kwadratowa, to bym użyła tej maski. Natomiast wolę użyć do tego tych stempli. Tutaj są takie małe pajączki i pajęczyny. Myślę, że one mi się tutaj sprawdzą wyśmienicie, więc tego użyję razem z tymi stemplami. No ale to na koniec. Potrzebne jest coś do bigowania, jest potrzebna dzisiaj kość albo coś w zamian tej kości, co pozwoli nam na dobre dociśnięcie naszych bigowań. No i ja przygotowałam sobie takie wycinanki. Są to wycinanki z tego halloweenowego mailboxa od Kasi Gruszy, czyli od Scrapkate. I one są, tam będziemy robimy album, taki mini album halloweenowy. No ale wiecie, u mnie, ja lubię robić albumy i ja wiedziałam, co będziemy robić w tym halloweenowym mailboxie, bo tam Kasia jakoś chyba szybko to dosyć ogłosiła. Zresztą, no wiecie, no można się pewnych rzeczy spodziewać, nie? Albo albumu, albo kartek, albo tego i tego. I ja jakoś po prostu, no nie mam zacięcia do tego albumu, tak? To jest jakby, ja go pewnie zrobię, ale niekoniecznie od razu i teraz, więc postanowiłam użyć tych grafik do kartek po prostu. I mam jeszcze tutaj dwa papiery, których też użyję do tej kartki. I mam kartkę A4 czarną, z czarnego papieru. Ona się przyda nam tutaj na ten przód. Tu przykleimy czarny papier, a na to przykleimy ten jaśniejszy papier.
Natomiast tą kartkę trzeba jakoś złączyć, żeby ona się tak nie rozłaziła. Więc jak ją złączymy i zrobimy tutaj, wiecie, taką blokadę, żeby się nie rozchodziła, no to wtedy na spód przykleimy ten papier czarny z oryginalnymi już białymi pajęczynami, no i zrobimy sobie jakiś tam stoper, żeby, czyli wiecie, ten taki trzymak, żeby ta kartka się nie rozchodziła, tak? Dobra, no to teraz kartki baza. Baza ma wymiary 12 na 6 cali, to będzie kartka kwadratowa do koperty. No i ja teraz wycięłam te 12 cali z kartki A3. To jest po prostu najprostsze. Natomiast dlatego, że kartka A4 nie ma 12 cali, tak? No brakuje 1/4. I teraz oczywiście, że to nie jest nic trudnego pomniejszyć sobie te wymiary bigowania o 1/4, tak? No co to jest za problem? No żaden problem. To bigujemy na 5 i 5/8, to jest połowa, tak? 5 i 5/8, to będzie połowa, czyli po długości też będzie 5 i 5/8, to będzie kwadrat. No i wtedy te bigowania, nawet myślę, że można zrobić dokładnie takie same, jakie ja zaproponuję dzisiaj. Tylko po prostu ta baza będzie trochę mniejsza, tak? I to nie ma, że tak powiem, nic strasznego. Dobra, no to bierzemy naszą... A, i oprócz tej bazy będzie nam jeszcze potrzebna kartka, która u mnie ma 6,5 i bigowanie 6,5 i bigowanie pół cala. I ona będzie naszym zamknięciem i ona u mnie jest odrobinę mniejsza niż baza. I nie chciałam już po prostu ciąć kolejnej kartki A3. I teraz robimy bigowania. Bez względu na to, czy jeden cal znajduje się u Was od tej strony bigownicy, czy od tej strony bigownicy, wszystko robimy tak samo. Więc przykładamy naszą kartkę i najpierw bigujemy kawałek, jeden cal do jednego cala. Tak? Tutaj tego nie bigujemy. Bigujemy tylko tą prostą kreskę na szerokości jeden cal do wysokości jednego cala. Przekładamy kartkę do góry nogami i robimy dokładnie to samo. Czyli jeden cal do wysokości tego jednego cala. Przekładamy tą kartkę z powrotem. To bigowanie poprawiamy, tak żeby ten jeden cal był wygięty w tą samą stronę, tak? I mamy pierwsze dwa bigowania. Następnie przekładamy kartkę pionowo, czyli teraz mamy 6 cali tu, 12 cali długości i teraz od końca tego bigowania na tym jednym calu, tutaj gdzie nam się skończył ten jeden cal, na tym jednym calu bigujemy w dół po całej długości do 9 cali. Tak, czyli tu zatrzymujemy się na 9 calach. Mam nadzieję, że Wy to widzicie. Czyli tu doszłam z bigowaniem do 9 cali. Tak? Obracam kartkę w drugą stronę i robię dokładnie to samo. Dlaczego obracam kartkę? Mogła zostać z tej strony, ale tu łatwiej jest zlokalizować te 9 cali. Tak? Dlatego ja obracam. I znowu biguję jeden na tej szerokości jednego cala do 9 cali. Obracam kartkę z powrotem, tak? I poprawiam bigowanie, żeby było wygięte w tą samą stronę do tych 9 cali. Dobrze. Teraz obracamy kartkę z powrotem po jej długości, tak? I robimy kolejne bigowania. I teraz dwa następne bigowania zrobimy tylko do tego miejsca, tak? Do tego zbigowania jednocalowego. Czyli mamy to bigowanie jednocalowe, teraz kolejne bigowanie 2 cale i kolejne bigowanie 4 cale. Następne bigowanie przez całą długość kartki 6 cali i znowu tylko na ten jeden cal długości bigowanie na 9 calach. Czyli teraz mamy takie bigowania. 1
2 cale, 4, 6 po całej długości kartki i 9 też tylko do tego jednego cala. Przekładamy kartkę do góry nogami i robimy dokładnie to samo. Jeden cal już mamy, więc bigujemy 2 cale, 4 cale i 9 cali, no bo szóstkę już mamy po całej długości. Przekładamy kartkę z powrotem do góry nogami i poprawiamy nasze bigowania w dobrą stronę, żeby nam się wszystko dobrze powyginało. I mamy zbigowane obie części bazy, więc mogę sobie tą bazę złożyć na pół. Najlepiej równiutko. Tu sobie przytrzymam na dole, a tu kością. A tu kością sobie dociągnę do tego bigowania sześciocalowego, żeby było równo. I teraz ja postaram się to przybliżyć, żebyście to dobrze widziały, bo te bigowania na białej kartce, no to one nie są takie rewelacyjne. Może tak będzie trochę lepiej. Teraz po złożeniu tej kartki na 6 cali mamy jedną tą stronę, gdzie mamy dużo tych bigowań i długą tą kreskę jednocalową, tak? A z tej strony mamy jedno to bigowanie po obu stronach do tej pierwszej tutaj części. I teraz ja proponuję, żeby zrobić tak. Albo rozłożyć tą kartkę i na trymerze przeciąć całą tą linię, po prostu, tak do końca, po tych 9 calach, albo jeśli nie macie trymera, tylko gilotynę i musicie to wyciąć nożyczkami, no to najpierw z tej strony, gdzie jest tych bigowań znacznie mniej, tak, rozcięłabym to do końca, do tego bigowania, otworzyła i docięła tutaj, tak. Nie chcemy, żeby nam się to, bo jakbyśmy cięły po tej stronie, no to tutaj jest dużo dalej niż to, tak? Trzeba by było jakby no pamiętać, dokąd dokładnie mamy to rozciąć. Dlatego ja rozetnę to na trymerze po prostu. Nie będę się tutaj, wiecie, za bardzo i za długo zastanawiać. Bigowanie było na jeden cal, więc dokładam sobie tutaj do jednego cala moją kartkę, tak? O, w ten sposób. Dociskam tutaj do góry, żeby mi się nie ruszyło. No i układam. Układam trymer i tnę. I teraz jaka jest zaleta wycięcia tego nożyczkami? No taka, że to cięcie jest dużo bardziej precyzyjne nożyczkami, tak? Nie zostawia takich farfocli i tak dalej, więc uważam, że jeśli ktoś ma długie nożyczki i nie boi się wyciąć prostej kreski, to powinien to zrobić nożyczkami. No i jeszcze raz wbijam się tu i jadę przez całą długość tej kartki do mojego ostatniego zagięcia. Tu sobie dorównuję, żeby mi się nie porwało, jak zacznę składać. Jak zacznę składać, to żeby mi się nie porwały, wiecie, strony, nie? Tu mam trochę za mało, więc jeszcze raz układam sobie na jeden cal, równo dociskam i tutaj dosłownie kawałeczek potrzebuję dojechać. No okej. Mogę odłożyć trymer. Podłożę tą czarną kartkę, no i mam moją bazę. No i teraz zaczynam bigować. Odwracam sobie kartkę w tą stronę, żeby tutaj widzieć to moje takie T, jakby, tak, tu jest tu i tu. I teraz zaczynam bigować. Te dwie pierwsze idą w górę. Dwie następne idą w dół. Te idą w górę. Te małe, ostatnie idą w dół.
Nie, idą w górę. Chwila, moment, gdzie my jesteśmy. To idzie w dół, to idzie w dół, to idzie w górę, czyli to idzie w dół, tak? No bo w górę poszła ta część. No niemożliwe, że mi się to teraz nie składa. Co mi się... A, bo tu mam jeszcze przecież. W górę, w dół i tu w górę. Nie jest to takie proste, jakby się wydawać mogło, że będzie. Teraz tutaj sobie z jednej strony dociskam i dorównuję papier, żeby wszystko było równe. I teraz zaginam moje bigowania. No i teraz wyszła mi taka oto baza. Tak? Czyli pierwsze bigowanie idzie w górę, drugie w dół, trzecie w górę, czwarte w dół, piąte w górę. No i to tutaj jest też oczywiście w górę, no bo to jest nasza kartka, tak? Czyli takie coś powinno nam wyjść po zbigowaniu. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę. No dobrze. No to mamy taką oto bazę. Tu jeszcze sobie wyrównam to moje cięcie trymerem. Nowy jest nożyk, ale mimo wszystko trochę tam zostawia. Trochę tam zostawia. Takiego szarpnięcia, nie? I muszę to sobie po prostu potem... No nie musiałam tego naprawdę zgniatać, bo... Dobrze. To teraz została nam jeszcze ta baza. Kartka z papierem bazowym, która była 6,5 na... Ona powinna być 6,5 na 6 i powinna być przy tej długości 6,5 zbigowana na pół cala. Ona u mnie nie ma takich wymiarów, jak już mówiłam. Ona ma u mnie, owszem, 6,5 i zbigowana jest na pół. Natomiast nie ma tutaj 6 cali. No i teraz trzeba to oczywiście tutaj przykleić. Tak, a tutaj zamontować dystans. No i wtedy ta nasza kartka będzie tak wyglądać. Nasz Halloween będzie się tak prezentował. Ja teraz najpierw przykleję sobie tutaj ten tył. Tak, najrówniej jak się tutaj da. Po obu stronach zostawiając tyle samo miejsca. Mi to zupełnie nie przeszkadza, że to jest wiecie, węższe, nie? W ogóle mi to nie przeszkadza, bo to, no, to nie robi żadnego, no, ani tego nie robi dobrze, ani źle w tej kartce. To ma być tylko jakby podłoga do tej kartki, żeby, jak ktoś chce, żeby to było równo, no to spoko. Ja po prostu nie chciałam ciąć kolejnej kartki, tak? Więc z tego, co mi zostało po odcięciu 6 cali z tej kartki bazowej, no to po prostu to wykorzystałam. I to będzie w ten sposób, tak? To będzie podłoga tej kartki. Tak. No, co jest? Co się znowu źle? Nie. I to będzie podłoga tej kartki. I ona, jak widzicie, już się tak bardzo nie rozchodzi. A teraz jak zrobimy jeszcze tutaj ten taki stoper u góry, no to to już w ogóle będzie git. Znowu wygładzam sobie cięcie nożyka. No dobra, to mogę się teraz zabrać za wyklejanie. Najpierw wykleję sobie ten dół, bo on będzie tutaj taki, tak? No to najpierw sobie wykleję ten dół. O Jezu, to też jest ładne.
I to też by pasowało, prawda? Ale jak tu postępuję te pajęczyny i pajączki, to będzie ni pies, ni wydra z tym brązem. Nie, to już i pójdziemy w te pajęczynki. Tutaj robię sobie znacznik, gdzie mam odciąć papier. To będzie mniej więcej tu. I tu z tej strony to ja muszę uciąć dosłownie milimetr, żeby to się dobrze spasowało. Czyli najpierw odcinam na szerokość. A potem na długość. No, tu jest ok, ale jest jeszcze troszkę za długa, więc jeszcze odrobinę ją przetnę. No, ale nie aż taką odrobinę, naprawdę. O takiej odrobinie aż nie myślałam. Nie chcę też, żeby ona mi tam zahaczała o bigowanie u góry, no bo ta kartka musi się tam złożyć, nie? Więc dobrze by było, żeby miała miejsce do złożenia. I teraz bardziej patrzę na dół niż na górę, kiedy będę to spasowywać. Czy ten papier jest krzywy? A nie. Miałam nieodparte wrażenie, że jest krzywy, wiecie? Ale widzę, że nie jest. Mój mąż znowu włączył odkurzacz. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Ten papier ma taką teksturę z tej strony. Jest świetny. Ale pewnie będzie słychać ten odkurzacz, bo on zawsze włącza odkurzacz, jak ja nagrywam, nie? On najpierw przychodzi zapytać mnie, co robię. Ja mówię, że nagrywam. On odczekuje 10 minut i włącza odkurzacz. Albo pralkę, to już tam sobie wybierzcie, co tam akurat dzisiaj będzie włączone. No ale zwykle coś jest włączone. Ok. Tu moim zdaniem jest git. Muszę wytrzeć palce, mam coś. Tu moim zdaniem jest bardzo. Bardzo pięknie, podoba się to dla mnie. To tu będzie wystawało. No i to się będzie tak składało, tak? Dlatego jakby chciałam, żeby tamto bigowanie było. No nie musi się składać na płasko, no jakoś tam w 100%, wiadomo, bo to. No i tu z tej strony będzie trochę wystawać, ale wiecie, no nic nam to, naprawdę nic nam to nie robi. Nie będę tej kartki też na siłę, wiecie, zaginać, tak? No bo ona tutaj jednak ma swoją grubość. Nie zrobiliśmy tutaj żadnego domku dla tej grubości, która jest tu. Tylko po prostu wsuniemy ją tak do koperty i będzie trochę odstawać, nie? Ok, no i teraz chciałabym tu zrobić, czyli tu muszę odciąć ten papier na 6 cali. Co mi się tak pogrudził?
Na 6 cali, wiecie dlaczego, nie? Bo on ma na 6 cali i tutaj na 6 moim zdaniem, sprawdźmy. 6. No i teraz mogę sobie znowu pomóc bigowaniem, tak? Bo potrzebuję ściąć tu po calu, tak? Ale do cala. Tutaj ten cal potrzebuję. Czyli tutaj do 5 cali, czyli no mniej więcej dotąd robię bigowanie na jeden cal. Ja to sobie po prostu dotnę, jeśli coś będzie, wiecie, za duże, nie? A będzie na pewno za duże. No i tu robię bigowanie na jeden cal, no mniej więcej do tego jednego cala. Po co mi to jest? Po to mi to jest, że chcę sobie tą bazę okleić w ten sposób, żeby tutaj zostało mi to te. No to czyli teraz obcinam sobie ten jeden cal. Przesuwam troszkę, żeby troszkę więcej obciąć. Czyli żeby ściąć bigowanie, o tak bym to ujęła. Do tego jednego cala. I teraz tutaj przełożę ciut mniej niż ten jeden cal. No i to po prostu odetnę, tak? Przesuńmy to trochę bliżej do mnie. Teraz z tej strony. Ależ sobie rozcięłam palec. O, naprawdę nie spodziewałam się, że ja w pracowni będę musiała mieć jeszcze plastry. Ale przyniosłam sobie tu kilka sztuk już i no już będę mieć na przyszłość, nie? Jak się zamknę znowu, to nożyczkami sobie docięłam tutaj. Nie wyrzucam tych elementów, bo one mi się przydadzą pewnie do zrobienia tego dystansu, nie? I teraz zobaczmy, jak się nasze te prezentuje tutaj. No i powiem Wam, że całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Tu ładnie widać. Tu ładnie widać, tu ładnie widać. Tu bym troszkę skróciła. Dosłownie no, te 2 mm. Teraz mam krzywo, nie? Bo mi się ruszył papier. Ludzie! No czasami jednak trzeba szczerze powiedzieć, że gilotyna jest po prostu lepsza. No cóż, trzeba to powiedzieć uczciwie, że czasami gilotyna jest lepsza. I teraz chciałabym mieć, wezmę to na razie do góry nogami, bo chciałabym mieć tutaj też rameczkę. Ok, tutaj mam tą ramkę, spoko. Tu muszę trochę przesunąć. Teraz ten muszę odrobinę ściąć. Przesunę. No i tu mam teraz ramki. Tu mam ramki po bokach. Teraz nie mam ramki od góry. Tak? Ok. Tu trochę za dużo ścięłam. Ale już będzie jak będzie. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Teraz nie mam ramki tu od góry. Więc jeszcze tu od góry. Nie zawaham się troszkę obciąć. Tak. Okej.
dobry pomysł. Utrudniłam sobie trochę teraz, ale już nie szkodzi z tym utrudnieniem. Pomimo wszystko chcę, żeby było równo. No, gdzie jest równo, to nie wiem, ale na pewno nie u mnie. Więc jeszcze kawałek trzeba obciąć. I teraz tak sobie to wyrównam. Pozwolicie, że trochę wstanę. W dalszym ciągu będzie krzywo albo źle, no to po prostu dotnę to z innej kartki i też będzie dobrze. No teraz jest rewelacyjnie. No brawo Iza, brawo Iza. Dobrze, to jak już jesteśmy przy brawach, jeszcze teraz dotnijmy sobie tą kartkę. No i teraz najlepiej to będzie po prostu to odrysować, nie? Przełożymy to prosto. Tu też prosto. A potem sobie ewentualnie malutkimi fragmentami dotniemy. Ja mam wrażenie, że ten mój trymer jakby wszystko w przeciwnym kierunku, nie? Bo wydawać by się mogło, że ta część powinna być z tej strony, żeby można było przytrzymać papier, nie? No nie jest z tej strony, jak widzicie. No, w związku z tym nie przytrzymuję papieru. Nie ścięłam. Oj, i teraz będzie trudno. Teraz będzie trudno. Teraz to dotknę nożyczkami, bo inaczej to tego na pewno nie utnę poprawnie. Nie ścięłam po prostu ołówka, tak? Więc jak nie został ołówek, no to wiadomo, że będzie krzywo. Ok. Zobaczmy, co nam tu z tego wyszło. Czy mamy tutaj ramkę? Nie mamy ramki. Nie mamy ramki w ogóle, ani od góry, ani od dołu. Więc najpierw ja, jak widzicie, większość rzeczy po prostu na oko. Okej. To bym obcięła z tej strony. Gdzie jest ta czarna?
To bym obcięła z tej strony. Tak. I to można ściągnąć w dół. I teraz jest ramka. Jest ramka zarówno na dole, jak i u góry. Jak i tu u góry. Tak? Czyli teraz trzeba ściąć odrobinę boki. I tutaj też sobie weźmiemy. Tu mam do czego przyłożyć przynajmniej, nie? Tak. I z tej strony. Też tak. Te 2 mm stargam. Zobaczmy, jak to się prezentuje. No i bardzo żeż pięknie. No bardzo żeż pięknie. Tylko tu muszę to dociąć, bo nie docina mi tutaj kawałka tego papieru od góry gilotyna. Ale ona nigdy nie odcinała, także nie ma się co, nie ma się co, wiecie, stresować, bo ona tam po prostu tego takiego najmniejszego fragmentu nigdy nie odcinała, więc odcięłam sobie też boczki. Od tego te. To jest pięknie, to jest pięknie, to jest pięknie. Jeszcze można tutaj te boki ściąć. Tylko prosto. Najlepiej. Teraz mamy z obu stron elegancko docięte. Powiem Wam, że jak na moje oko, to te boki mogłyby być jeszcze odrobinę węższe. I tak zrobię. To jeszcze obetnę ciutkę. Ciutkę to znaczy jakieś, no zaraz Wam pokażę, ile to jest ta ciutka. Ale myślę, że to jest jakiś, no, 1 mm, może nawet nie 1 mm z każdej strony, żeby to po prostu wyśrodkować. Ja wiem, że to się wydaje dziwaczne, ale ja jestem z tych osób, które wolą 40 tysięcy razy dociąć papier, niż obciąć za dużo, tak, bo nie mam już więcej tego papieru i jeśli obetnę to źle, to znaczy, że będę musiała zmienić koncepcję tej kartki, tak? A tego nie chcę. Chcę taką kartkę, jaką sobie wymyśliłam. I tak musiałam zmienić trochę koncepcję z uwagi na to, że już nie użyję maski, tak? Dobrze. To jesteśmy. To jesteśmy, tego też nie wyrzucamy oczywiście, bo to może nam posłużyć też do tych stoperów. Jeszcze z tej pajęczyny został taki kawałek. Na pewno go nie wyrzuciłam, ale nie wiem, co z tym zrobiłam. A, za mało jest, ale nie wyrzuciłam go. Tyle dobrego. No to sklejamy. Najpierw skleję sobie tę górę. A nie, może najpierw. A tak, mogę przecież skleić. To sklejam. Ten papier też ma taką teksturkę. Nie wiem, skąd są te papiery. To jest chyba żadna z polskich marek. Skąd Kaśka ma te papiery? No na polskim rynku szału z halloweenowymi papierami nie ma, nie? Tam Alchemia ma papiery halloweenowe. Echo Park chyba. Nie wiem, czy to jest polska firma, ale wiem, że w Echo Park były też papiery halloweenowe.
Powiem Wam, że jakoś tak nie szukałam nigdy dedykowanych papierów na Halloween, bo ja przeważnie na Halloween robię, wiecie, z KDF-ek jakieś tam rzeczy, nie? Więc jakoś nie szukałam do tej pory za bardzo takich typowych papierów halloweenowych. Chociaż w zeszłym roku korzystałam z papierów alchemii, właśnie tam do niektórych tych oklejek tych moich domków, czy tam. Tam oczywiście szło dużo mediów, no to wiadomo, nie? Do HDF-ki to ja raczej tych mediów nie żałuję. Tu bym się przydał kawałek czarnego. Żebym ja widziała, gdzie ja mam to przykleić. Nie wiem, czy wy sobie też takie robicie podkładki pod papier, żeby widać było dobrze, gdzie się kończy jeden, a gdzie zaczyna drugi. Ja tak zwykle robię, szczególnie jak robię albumy i wklejam bazy, te maty albo papier, nie? Ciemny papier do czarnej bazy albo taki brązowy papier do czarnej bazy, no to wtedy robię sobie podkładkę taką z bardzo kontrastowego papieru, no i wtedy po prostu łatwiej te papiery spasować, tak? Oczywista oczywistość, więc pewnie nie odkryłam tutaj żadnej Ameryki, jeśli chodzi o wkładanie tych kontrastowych papierów. No dobra, ja myślę, że teraz mogę to położyć, a jeszcze z tyłu muszę coś przykleić. Nie pomyślałam o tym tyle, żeby to wykleić. Tu nie chcę wyklejać nic, ale tą część przydałoby się wykleić, nie? Albo postemplować. Albo potuszować. Czy ja bym to chciała jednak wytuszować wszystko? Na pewno nie. Na pewno nie będzie widać tych, wiecie, nie będzie widać tego, nie będzie widać tego, nie? Tej naklejki, doklejki, jakbym to wytuszowała. Ale jak to występuje, to też tego nie będzie widać. Moim zdaniem. Więc weźmiemy sobie tą pajęczynę tutaj w rogach. O. W rogach. A na te całe nasze tutaj rzeczy to weźmiemy sobie tą pajęczynę, bo ona jest prawie taka po długości. Tak, myślę, że to tak będzie właśnie, jak to tak teraz wymyśliłam. Więc najpierw w rogach. Chociaż tą narożną można też na pewno występować nie tylko w rogach, ale też na tych mniejszych częściach tutaj, nie? Położę to tak, żebym widziała, gdzie jest ten róg. Jeśli coś mi się nie będzie podobać, no to po prostu zakleję to papierem, tak? No, mogłam to lepiej tu odbić, ale spróbujmy jeszcze raz. Okej, nie jest źle. Teraz w tą stronę. Czy wy tam coś widzicie w ogóle? Wiadomo, że nie jest łatwo odbić tutaj, gdzie jest tych łączeń tak dużo, tak? Tutaj mi się nałożył tusz, ale w tym łączeniu nie chce się tak za dobrze odbić. Ok, teraz tą bym występowała tutaj na środku. Myślę, że ona będzie tutaj dobrze wyglądać. Bardzo mi się podobają te stemple, naprawdę bardzo.
teraz tu sobie odbiję takie małe fragmenty po prostu. Tylko nie chcę tutaj wjechać na tamten papier. Staram się tutaj nie docisnąć właśnie, tak, a bardziej docisnąć tu. Choć to też nie jest wcale takie łatwe. Teraz pobrudziłam sobie ligownicę. Okej, i teraz z drugiej strony chciałabym zrobić taki sam mek, jak zrobiłam z tej strony. Jakoś mniej miejsca, powiem wam. Jakoś mam tutaj mniej miejsca, ale przecież tu mogę sobie wjechać spokojnie, nie? No, tak sobie postawiłam stempel. Także, że jest przezroczysta ta tafla. Nie jestem już takie piękne, jak ja bym chciała, żeby to było, ale... No właśnie. No halo, chciałam złożyć Państwa. No co jest? Co mi się tutaj teraz stało z tym, że to się... to się teraz zrobiło ciężkie, nie? To się będzie teraz tak... Durnowato to składało, jak się zrobiło ciężkie, ale jakoś... Środek się nie bardzo chce odbijać w tych pajęczynach. Ale jak się troszkę postaramy, to się odbije. Stempel się buja, nie jest prosto, bo mamy te bigowania tam pod spodem, nie? No to wiadomo, że tam, gdzie nie, tam, gdzie jest trochę wyżej, no to on się bujnie. I nie chce się tak dobrze dostemplować, jak my byśmy tego chcieli. Dobra, tył by był. Teraz mamy trudniejsze zadanie, a mianowicie występowanie tych małych elementów. No i teraz mój prototyp sobie tu podłożę, żeby sobie niczego nie pobrudzić i niczego nie zniszczyć. No i postaram się kilka tych pajęczynek postawić w jednym miejscu. O. Trzeba mi tu tutaj tak to wyszło. Teraz na drugą stronę prototyp i stemplujemy dalej. Oczywiście można to robić tak jak ja, jedną częścią. Można to robić pod różnymi kątami, żeby różne elementy się odbiły. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby sobie przykryć te części pracy, na których nie chcemy mieć tych odbić, tak? Bo jak ja sobie teraz tak chcę odbić, no to wjechałabym dużą częścią tego stempla na pracę, na papier ten scrapbookingowy, a ja tego nie chcę. Nie chcę mieć na tych
na tych moich obrazkach pięknych. Nie chcę mieć absolutnie żadnej pajęczyny, tak? Dobrze. Wycieram stempel. Mogę go odłożyć. A teraz wezmę sobie kilka pajączków. Nie chcę jakoś bardzo tam, wiecie, opajęczyniać, ale tutaj, gdzie mi się źle odbiło, to dobrze by było jakiegoś tam jednego czy dwa pajączki postawić. Bardzo mi się brudzi ten bloczek. Już mam całe palce w tuszu. Ale ten bloczek mi się bardzo brudzi, jak odciskam. No widzicie tutaj, nie? I ja się boję, że ja tym przytknę i że będę miała po prostu plamy na pracy. A tak staram się delikatnie to robić. Mimo wszystko gdzieś zawsze dotknę. Gdzie byśmy tu jeszcze chcieli te pajączki? No na pewno gdzieś tu jeszcze parę, nie? Teraz które pomyślmy po złożeniu, jak to będzie wyglądać, żeby to też ładnie wyglądało po złożeniu, nie? Czyli jeszcze na tym długim mogę postawić ze dwa. Hopsa i hopsa. Tu. Przesunęłam. Nie wiem, że one będą trochę do góry nogami, te pająki. Kasia ostatnio robiła grusza, no, inspirację na swój kanał halloweenową, bo Halloween, pewnie jak Wy to oglądacie, to on się już dawno skończył, ale drugi raz z rzędu Kasia prowadziła taką zabawę na swoim kanale, który nazywał się Halloween. I tam robiła codziennie, w nocy wpuszczała na kanał inspiracje halloweenowe. I kiedy robiła, to nie była jeszcze prezentacja, inspiracja do Halloweena, tylko to była prezentacja jej nowej maski warstwowej. Użyła tam takich kolorów, wiecie, różowych i jakichś takich, co ma pomarańczowych i niebieskich. I mówi, żeby tak trochę odczarować straszność Halloweenu. Że on nie musi być straszny, on może być taki kolorowy i zabawny. No to po co Halloween, ja się pytam. Halo. Halloween jest straszny. Ma być straszny. Ciemny, brązowy, pomarańczowy, straszne dynie, upiorne. To jest Halloween. Halo. No. Proszę mi tutaj nie psuć, że tak powiem, wiecie, mojego wyobrażenia o Halloween. Dla mnie ma być strasznie. Ja lubię, jak jest strasznie. Dobra, robimy teraz ten dystanser, czyli co? Czyli to miejsce tutaj, tak, żeby zablokować opadanie tej kartki. No i ja teraz tutaj mam, prawda, koło siebie jakieś tam, czy ja bym to chciała na większe niż 2 cale? Nie, ja bym to chciała na 1,5 cala. 1,5 cala. Kartka ma tam prawie 6. No to jakieś 3,5 na razie zróbmy. O, bardzo dobry wymiar. To było 3,5, to niech będzie 3,1 ósma.
I to było 2,5 czy 1,5? 1,5. To niech będzie 1,38. I to by było tak. Na początek. O. No i tutaj to by się przydało dać, nie? To ma 1 cal. Bym stąd wycierała ten kapelusz. To nie, bo tu mam same połówki, ale tu mam te kapelusze fajne. Więc myślę, że nie byłoby źle. Ale muszę to zmniejszyć. Czyli jak to ma 1 cal, to to musi mieć 1,1. A to musi mieć 1,14. No, co mi się tu zrobiło? No nie. No nie. 1,14 to było, tak? To troszkę będzie mniej niż 1,14. To jest też właśnie niebezpieczeństwo mojego trymera, tak? Że ja jakby nie mogę sobie tu, z tej strony tego papieru przytrzymać. Typu ile? 2,5 czy 3,5? 3,5. 3,5. Okej. No i teraz to wygląda do ludzi. Malutka rameczka. Nawet jeszcze może być odrobinę tutaj mniejsza. O. Tak. I teraz te kapelusze chciałabym, żeby to były, ale teraz się oba nie zmieszczą. No loście. To trudno. Chociaż tutaj i tak będzie napis. No spróbujmy zakombinować. Spróbujmy zakombinować. To zdecydowanie jest to za długie. Teraz mogłoby zostać. Pytanie tylko, czy wiecie, no ten stoper musi być dosyć tutaj wysoki, nie? Ale jeszcze występujmy sobie te pozdrowienia. Trzeba też wyciąć te pozdrowienia wykrojnikiem, więc występujmy na razie. Ale ja chyba zrobię pozdrowienia u góry. Tu przyczepię pozdrowienia, a tu halloweenowe. Tak mi się wydaje, że tak to będzie. No i na białym. Ten film w dniu dzisiejszym też trochę potrwa. Bo mi się wydaje, że okej. Ale wydaje mi się, że stemplowanie czegokolwiek
mając za podkładkę bigownicę, to nie jest najmądrzejszy z pomysłów chyba, nie? Tak się wycięło, znaczy wystemplowało niezbyt dokładnie, ale ma to swój urok przy tym Halloweenie. Pięknie. To akurat odbiło się fantastycznie. Dzisiaj u mnie w domu znowu trwa remont. Z tym, że teraz... Gdzie to przykleiłam na walentynkowe? Z tym, że teraz remont to nie jest taki remont, wiecie, że nie można żyć. Tylko po prostu jest wymiana okien. No i panowie wymienili okna w piątek. Natomiast w poniedziałek będą jeszcze robić tak zwany obsztalunek. I tynkarskie różne tam takie rzeczy, no bo trzeszczy trochę tak. Bo jak wiecie, wyjęli te okna ze starych ram, no to oczywiście pół tynku odpadło, nie? Pół sufitu i pół ścian, tam gdzie były te okna. Ja już nic nie mówiłam, wiecie, nawet, już mnie nawet to nie denerwowało, nie? No bo co mnie tu może denerwować, no? Z tymi oknami trochę się zmartwiłam, że w jednym, znaczy we wszystkich pokojach są uszkodzone parapety, bo my mamy takie bardzo, bardzo szerokie parapety, takie wiecie, no naprawdę szerokie. Tak, no to tak właśnie to będzie. Bardzo szerokie mamy parapety, w związku z tym i one są bardzo głęboko włożone w te okna, więc okazało się jeszcze, że poprzedni właściciele, jak już wykupili wszystkie śrubki i wkrętki i wkrętarki we wszystkich sklepach budowlanych w Częstochowie, to przykręcili też te parapety do ramy okiennej. Więc jak ci goście wyciągali tą ramę okienną, no to nie mogli się spodziewać, że tam będą, no, że tam będą goździe, prawda? A były. Znaczy śruby. Śruby, nie goździe. A były, więc... Nie spodziewając się tego, chcieli wyrwać tą ramę, no i wyrwali połowę, znaczy no nie połowę, no ale sporą część parapetu. Taki wiecie, odprysk jest teraz, nie? Teraz układam sobie ten wykrojnik. Bo on powinien mi dać taką małą ramkę białą. No spróbujmy. Ale muszę wstać niestety. I teraz to już Wam na pewno włożę głowę w ekran. I nie namówicie mnie do małej maszynki. Nie. Duża jest tak samo dobra, a nawet lepsza. Bo tnie też duże. Tnie małe i duże, a mała tnie tylko małe. Więc nikt mnie nie namówi. Nie. Proszę nawet nie próbować. No i elegancko. Na dole mogła być trochę większa ta ramka, ale... Ale jest pięknie, dużą maszynką. Chodzi po prostu o kwestię na pewno miejsca i targania jej na biurko. No to jest oczywiście oczywiste, tak? Ale ja akurat mam miejsce. Nie przeszkadza mi targanie jej na biurko. Schowam sobie tylko ten wykrojnik, bo zaraz go mieć nie będę. Bo u mnie im mniejsze rzeczy, tym szybciej dostają nóg.
Dobra. No i teraz te pozdrowienia przyczepię sobie. Nie mam takich malutkich. To będzie chyba za dużo. Więc co ja bym tutaj miała do zrobienia? To przyczepię na dole. Zamienimy miejscami. Zamówimy. Nie, to nie może tak być. Pozdrowienia halloweenowe brzmi tak samo dobrze jak halloweenowe pozdrowienia, nie? Ktoś by się z Was w ogóle zastanawiał nad kolejnością tych słów? Nie no, halloweenowe pozdrowienia brzmi bardziej po polsku, nie? No ale u mnie będą pozdrowienia halloweenowe. I to przykleimy na płasko. Chociaż na płasko to nie jest takie oczywiste, bo tutaj są teraz takie wklęśnięcia od tego wykrojnika. Zróbmy na środku. Fajne są te. Trochę znikł ten napis w tej, wiecie, różnorodności tutaj, ale już trudno. Fajne są te stemple i te wykrojniki od Kaśki. Nie mam jeden tylko z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. A tam oprócz pozdrowień jeszcze były życzenia chyba na jakieś tam różne okazje. Tam o tych stemple, jeśli się nie mylę, są 4 albo 3. Ale wydaje mi się, że 4 różne. Jak będę obrabiać film, to sprawdzę i po prostu powiem Wam w opisie tego filmu, ile jest różnych tych napisów i tych wykrojników. Wiem, że to powinno być bardziej, że tak powiem, w pionie lepiej by wyglądał ten obrazek, ale będzie w poziomie. Po nagraniu tego filmu, a już zbliżamy się do jego końca, muszę iść wymyśleć, co będziemy jeść. Bo jak powiedziałam, trwa wymiana okien w pokojach, wszystkich sypialniach chłopców i naszej. Wymienione są okna. W kuchni nie jest wymienione jeszcze, bo no nikt się nie spodziewał, że to będzie tak długo trwało w tych pokojach, tak? Naprawdę nikt się tego nie spodziewał, że to będzie aż takie pracochłonne i że to tyle zajmie czasu. Dlatego panowie i tak pracowali tam od 10 do 5 i oni pewnie mogliby pracować dłużej, ale ja też już chciałam jakby zakończyć dzień pracy. W związku z tym prosiłam, żeby po prostu o 5 skończyli. A zresztą o 5 robi się już naprawdę dosyć ciemno, więc wymiana okien, jak nic nie widać na zewnątrz, nie jest dobrym pomysłem moim zdaniem. W związku z tym poprosiłam panów, żeby po prostu o 5 skończyli. Bo jak przyszli, to powiedzieli, że to potrwa chwila, moment, nie? A potem 3 godziny walczyli z oknem u Kuby w pokoju, więc w międzyczasie ja co 5 minut latałam, bo to odpadł parapet, to odpadło pół ściany, to coś tam, no wiecie, nie? Zawsze coś, więc też latałam co chwila do nich. Więc oni mówią, że będzie ciężko zrobić te wszystkie okna, jeśli będzie im szło tak jak we wszystkich pomieszczeniach, tak jak ciężko było w pokoju u Kuby, no to
to potrwa bardzo długo, nie? Ja wiem, że to tak normalnie to tak pracujecie do piątej. No tak do piątej, szóstej. Ja wiem, no to do piątej to spoko, nie? Już też chciałam, żeby poszli, żebym ja mogła też odpocząć, nie wiem, poleżeć na kanapie, obejrzeć jakiś film, a nie co chwilę latać do nich, bo coś im tam odpada. No i w poniedziałek będą robić, tak jak wspomniałam, ten obsztalunek taki tynkarski, ale będą też wymieniać okno w kuchni. Więc jak przyjdą tu o 8, to pewnie znowu będą siedzieć do 5, a w kuchni, to ja nie wiem, jak oni to zrobią, ale oni nie mogą uszkodzić ani pół centymetra blatu. Bo przypominam, że dopiero co skończyłam remont i w kuchni mam nowy blat, tak? No i teraz, gdzie umieścić ten stoper? Czy ta kartka ma się rozkładać mniej, czy bardziej? Myślę, że tutaj jest ekstra. No to przyciskamy te pianki. I mamy taką oto piękniusieniu niosią. Ale mi się podoba. A jaka jestem skromna? Nie, skromna już byłam. I ona się teraz tak złoży, nie na siłę, tak? Nie dopychajcie, bo ona tutaj nie ma ranciku. Normalnie jakby to była karta albumowa, no to spokojnie miałaby rancik. A tak nie ma ranciku. I tak się prezentuje. Tak się rozkłada. Jest wszędzie pięknie występlowana tymi wspaniałymi pająkami i pajęczynami. To jest bardzo fajny stempel. Bardzo fajne to. No bardzo mi się podoba. Ja już bym chciała zacząć robić okładkę do art journalu i tam też mam różne takie fajne, wiecie, pomysły, takie trochę straszne. Bo dlaczego nie miałaby być straszna okładka do art journalu? No, wręcz przeciwnie, powinna być straszna moim zdaniem. No i teraz wiecie co? Ja nie wiem, czy ja chcę tutaj jeszcze coś przyklejać. O, to jest fajne, ale jest za duże. Jest ten kot, ok. Ten kot mógłby być, bo by się tutaj zmieścił na jeden z tych rancików, tak? Spróbujmy. Tylko kotek straci wąsy, nie? Bo ja na pewno nie będę żadnych wąsów tutaj wycinać. Na razie spróbuję z taką niemalże niewidoczną ramką. Wiem, już się zbliżam do kamery, tylko już chcę przejechać zakręt. Okej. No także w poniedziałek, dlaczego ja w ogóle wspomniałam o tym remoncie? No dlatego o tym wspomniałam, że dziś jest sobota i ja muszę zrobić masakrycznie dużo nagrywek, bo jak oni będą tutaj mi stukać, pukać, walić i tak dalej, no to obróbkę będę mogła robić, ale nagrywek nie, więc muszę zrobić bardzo dużo filmów dzisiaj, żebym miała zapełnioną, wiecie, żeby znowu nie było obsuwy, że coś tam się nie pojawiło na kanale, nie? Bo no chcemy, żeby się pojawiało. I to regularnie, żeby znowu nie obcinało mi zasięgów, bo póki co to masakryczne mam zasięgi. Masakryczne. No i tu bym posadziła tego kota. Tak, przegimnastykowałam się chwilę. Tu jest trochę brązu, więc też pasowałaby ta dynia. Tylko ja nie wiem, czy ona nie jest za duża. Sprawdźmy. No trochę jest. Tu ją posadzić. Muszę tu ją posadzić. No wytnę, zobaczę, nie? Ta kartka chyba nie trwa za długo jakoś strasznie, nie wiem, znaczy ile ona potrwa. Trochę tutaj kombinowałam z tymi
z templami, z tym wycinaniem tych rameczek. Więc no trochę tutaj mi się zeszło, nie powiem, że nie. Ale najwyżej jak przy obróbce, to najwyżej trochę zetnę, nie? Tak powyżej bardzo godziny, to nie chciałabym, żeby te filmy trwały. Bo to też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo ile czasu robić kartkę, nie? Jak ktoś chciałby, żeby to była inspiracja, to proponuję obejrzeć dwa razy, spisać wymiary, zamknąć kompa i lecieć po swojemu, bo tak to też będziecie robić 3 godziny ze mną. A jeszcze to wycinanie, ale nie chciałam wycinać przed zrobieniem kartki, bo na początku miałam jakby no duże oczekiwania co do tych wycinanek, ale potem z biegiem robienia tej kartki to już nie miałam żadnych oczekiwań co do nich, ponieważ uważam, że niekoniecznie one muszą się tutaj znaleźć. Spróbuję, ale nie obiecuję. Kot zostanie, bo chociaż nie jestem specjalnie fanką kotów, ale fajnie tutaj wygląda ten kot po prostu. A zresztą Halloween i wiedźma to podstawa, nie? Znaczy Halloween, znaki rozpoznawcze dla Halloween to czarny kot i wiedźma, nie? No to bym zostawiła tą dynię, może ona tak źle tutaj nie wygląda. Ta miotła mnie jeszcze kusi, ale gdzie ja bym tą miotłę umieściła? No tą miotłę musiałabym umieścić pod tą dynią i tak ją tu włożyć. Ona będzie wtedy strasznie mocno wystawać, więc nie. Myślę, że zostaniemy przy tym, co mamy wycięte. A jeszcze wracając, chyba potrząsnęłam telefonem, wracając jeszcze do wycinanek, no to w ogóle do wycinania, tak? No to ja zawsze staram się mieć wycięte już elementy, bo po prostu wycinanie elementów na żywo zabiera bardzo dużo czasu, tak? I to nie tylko mi, ale wszystkim. Więc jakby no szkoda tego czasu po prostu, nie? Szkoda tego czasu. O, tak. No. I teraz tutaj ta dynka. I to wiecie, to nie chodzi o to, że to szkoda mojego czasu, nie? Ale to też szkoda, to też, a w zasadzie najbardziej, szkoda waszego czasu, no bo nie oszukujmy się, taką kartkę można zrobić w 20 minut, tak? Wystarczy rozkminić te bigowanie i wycięcie i tutaj nie było niczego, co nam zajęło jakiś wielki, ogromny czas. Ale no trochę się tutaj, wiecie, zastanawiałam, bawiłam, wycinałam, docinałam papier. Bym robiła na czarnym papierze, gdyby bazant była czarna, a papier do wyklejenia byłby biały, to zrobiłabym maskę na całej długości i szerokości tej kartki. A póki co mamy, czyli mamy to. Mamy piękną kartkę halloweenową, bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba, tak? Moja kartka halloweenowa. Długo na nią czekałam, dużo o niej mówiłam, ale bardzo, bardzo mi się ta kartka podoba. Podobają mi się te pajęczyny, naprawdę, no rewelka, to jest po prostu rewelka. Bardzo mi się to podoba. Okej, dziewczęta i chłopcy, to na dzisiaj byłoby tyle. Żegnam się z Wami do następnej inspiracji. Serii Tutoriale Izuni. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Zostawcie mi tam proszę coś, komentarzyk, kciuczeczka, serduszeczko. Nie, serduszek tu nie ma, tylko są kciukersy, tak? Ale można też zostawić komentarz i oczywiście zapraszam do filmów, które Wam się tu pokazują w rogach. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście te 60 czy 80 minut. Zapraszam Was na kolejne filmy. A dziś to wszystko. Dziękuję. Pa!